stawiamy na różnorodność i taką wyjątkowość, więc dlatego stąd też Targi Rzeczy Wyjątkowych. Mamy 150 wystawców, kilka takich podkategorii, czyli mówimy o SWEX, czyli Streetwear Expo, Sea Art, czyli artyści malujący obrazy. Mówimy również, są również biżu, czyli biżuteria i akcesoria. Oczywiście różnego rodzaju też ceramika i różne inne cuda, które można po prostu tutaj znaleźć na naszych targach. Odzyskujemy tak, stare belki z starych kamienic, ze starych stodół. Tutaj mamy orzech włoski, moim zdaniem najpiękniejsze polskie drzewo, a tutaj w zegarach dom polski, także też jest, drewno jest głównym tutaj jakby motywem. Dziergam od dziecka, babcie mnie kiedyś nauczyły, potem miałam długą przerwę i 4 lata temu wróciłam do dziergania bardziej terapeutycznie. Przy depresji, żeby coś robić, no i tak okazało się, że to jest to, co lubię w tej chwili robić. Robimy ściany, różne obrazy i inne paprochy z roślin i mchu stabilizowanego. Czyli są one długowieczne i totalnie bezobsługowe. Jak powstaje taki obraz? W mojej głowie. Powstaje w mojej głowie. Mój mąż zajmuje się drewnem. On robi mi konstrukcję i podstawy, a ja całe kompozycje tworzę.